Cześć, kolejne zadanie z prawdopodobieństwa. Tym razem mamy zadanie takie. Na ile sposobów można przestawić cyfry liczby 0 w 102534, aby otrzymać liczbę podzielną przez 5 lub większą od 250 tysięcy? Już tłumaczę. Oczywiście będziemy je przestawiać w dowolny sposób, czyli tak naprawdę zauważcie po pierwsze, że liczby się nie powtarzają, po drugie, że jest tu 0. Czyli tak naprawdę, jak my będziemy przestawiać cyfry tej liczby, to mówiąc inaczej, po prostu będziemy układać sobie 0, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę w odpowiedniej kolejności, tak żeby była albo podzielna przez 5, albo oczywiście większa od 250 tysięcy. Dobrze, zaczynamy oczywiście pod punkt A, czyli podzielna przez 5. Czyli oczywiście, ponieważ mamy 6 cyfr, to cyfry będą, to liczba będzie 6-cyfrowa. Raz, dwa, trzy, czy może inaczej. Raz, dwa, 3, 4, 5, no i jeszcze szóstka, ale żeby liczba była podzielona przez 6, to musi, przez 5, to musi być na końcu albo piątka, albo 0. Weźmy na razie opcję z 0, czyli na ostatnią cyfrą, którą tu będziemy wstawiać, to jest 0. OK? Czyli to jest jedna możliwość oczywiście. Później będzie piątka, ale to później. Albo czekajcie, od razu to Wam rozpiszę. Raz, druga, trzecia, czwarta, piąta, no i tu wstawiamy piąteczkę, czyli też jest jedna możliwość. Dobra. Skoro na początku stawiliśmy 0, to oczywiście tak, ponieważ my te cyfry będziemy przestawiać, to one nie mogą się powtórzyć, zgadza się? Nie wolno im się powtórzyć, dokładnie. Czyli za pierwszym razem, w pierwszym mogę wstawić, skoro na końcu jest 0, to mogę wstawić jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę albo piątkę, tak? Czyli oczywiście 5 możliwości. Tutaj mogę wstawić na kolejnym miejscu jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę albo piątkę, ale tu tak naprawdę będą 4 możliwości. Dlaczego? Bo którąś z tych liczb będę musiał wyrzucić. Jeżeli na przykład tu wstawiłem trójkę, to tej trójki tu skasuję, tak? Bo ona tu już nie może być, bo się nie mogą powtarzać, bo przestawiamy cyfry. Czyli jeżeli tu jest 5 możliwości, to tu już będzie 4 możliwości, tak? Tu też mogę stawić liczbę od 1 do 5, tak? Od 1 do 5. Ale bez jakichś dwóch liczb, która stanęła na pierwszym miejscu i na drugim miejscu, więc są 3 możliwości, a później są 2 możliwości, no i oczywiście na końcu jedna możliwość. Dobrze. Jeżeli piątka jest na końcu, to na samym początku mogę wstawić takie liczby. Dobra. Czyli mogę sobie wstawić, oczywiście zera nie będziemy wstawiać. No nie, bo jeżeli ma być sześciocyfrowa. No bo nie ma liczby z zerami na początku, tak? Więc zera się raczej tam nie wstawia. Czyli oczywiście tutaj mogę wstawić sobie jedynkę, dwójkę, trójkę lub czwórkę, czyli są 4 możliwości. Tu mogę wstawić 0, 1, 2, 3, 4, ale jeżeli no właśnie wybraliśmy sobie na przykład tutaj trójkę czy dwójkę obojętnie, to tu już jej nie mogę wstawić. Czyli tu mogę wstawić ile? Raz, dwa, trzy, cztery, bo bez jednej. OK, no to tu będę mógł z tych 5 od 0 do 4 są liczby, ale bez tej i bez tej, czyli oczywiście 3 możliwości, 2 możliwości i 1 możliwość. Czyli tak, na górze mamy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1 i jeszcze razy 1, czyli to jest 5 silnia, plus, a tutaj mamy co? 4 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1, czyli tak, czwórkę przepiszę, razy, a to silnie miało być. 4 razy 3 razy 2 razy 1 to jest oczywiście 4 silnia. Na tyle sposobów możemy utworzyć liczbę podzieloną przez 5. OK? Gdzie oczywiście z przodu nie może być 0. Dobra. Druga opcja, czyli podpunkt B, jest takie, że musimy stworzyć liczbę większą od 250 tysięcy. I rozpatrzymy tutaj oczywiście dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest taki, że na pierwszym miejscu stoi sobie dwójka, a na drugim miejscu stoi sobie piątka. No i te wszystkie 250, na przykład 1123, 250, 2000, coś tam, tak? Czyli mamy tutaj kolejne 4 pozycje. No i co? Tu możemy wstawić liczbę 0, 1, 2 lub 3, czyli mamy 4 możliwości. Tu wstawiamy o jedno mniej niż z tych, czyli 3 możliwości, 2 możliwości, 1, tak? Bo tu oczywiście znowu wstawiamy liczbę 0, 1, 2, 3, ale na przykład trójkę skasujemy, bo tu żeśmy trójkę sobie wybrali, jakąś ty. Więc tu ją musimy skasować. Tu musimy skasować dwie, więc zostają dwie możliwości, no to zostanie ostatnia jakaś jedna
możliwość. Oczywiście dwójka to jest jedna możliwość i tu piątka to jest jedna możliwość. Czyli z tego wszystkiego wyjdzie nam 1 razy 1 to jest 1, razy 4 to jest 4, 3, 2, 1 w mnożeniu oczywiście, czyli to jest nic innego jak 4 silnia. Dobrze, kolejną opcją, żeby była większa od 250 tysięcy, no to oczywiście z przodu może być czwórka, trójka, czwórka lub piątka, czyli to są trzy możliwości, tak? Sorry. No a pozostałe liczby ustawiamy już w dowolny sposób, ponieważ jak z przodu będzie trójka, no to już będzie 300 tysięcy, z przodu czwórka 400 tysięcy, z przodu piątka będzie 500 tysięcy, więc wiadomo, że będzie większa. No to jeżeli tu wybierzemy sobie jakość, a było 6 cyfr, to tu nam zostanie 5 możliwości, już dwie jakieś wybraliśmy, 4, 3, 2 i 1, czyli ostatecznie będzie tak, 4 silnia przepisane z góry, plus 3 razy 5, 4, 3, 2, 1, czyli 5 silnia. Można to oczywiście jeszcze kombinować, rozpisywać, powymnażać, ale ja wolę to zostawiać w takich postaciach, bo moim zdaniem są znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Chociaż oczywiście można to policzyć, tak? Że 4 silnia to jest 4, 3, 2, 1, a więc 24 plus 3 razy 5 silnia to jest 120, czyli to będzie 360, 384 możliwości liczby, tak? Tak naprawdę. Ale ja to wolę zapisywać w takiej postaci, jest moim zdaniem lepsza, przejrzysta, ale można też taki. Napisz mi w komentarzach, czy to dobrze tłumaczę, czy wszystko jest jasno, czy nie za szybko, czy coś takiego, bo z jednej strony robię to oczywiście z książki, już wam pokażę, teraz matura poziom rozszerzony, a skoro to jest poziom rozszerzony, no to troszkę szybciej to tłumaczę, niż jakby to był poziom podstawowy, a druga kwestia jest taka, że no... Robię pewien research, więc napisz mi w komentarzach, czy ja to dobrze tłumaczę, czy źle, czy podoba Ci się mój kanał, czy nie, co w ogóle o nim sądzisz i tak dalej. Jest dla mnie to mega potrzebne, bo chcę wiedzieć już, w którym kierunku ten mój kanał ma pójść, bo już jest prawie 1000 filmów, a nagrywam to raptem 7-8 miesięcy, więc trochę tych filmów już jest, trochę pracy w to włożyłem i chciałbym teraz to jakby ukierunkować ten mój kanał w dobrą stronę. I tyle. Dobra. Dzięki za uwagę. Pamiętaj, komentarze, łapki w górę, subskrypcje, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.